Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie zostanie wyremontowana. Umowa z wykonawcą została podpisana 19 stycznia, a wszystkie prace planowo mają potrwać do końca kwietnia bieżącego roku. Sala znajduje się przy Alei nad Wałem w Sycowie. Od lat korzystali z niej uczniowie szkoły, ale nie tylko. Ze względu na stan techniczny w ciągu ostatnich 2 lat była ona nieczynna. Teraz nadszedł moment, aby sala przeszła przez proces modernizacji. Znaczy, to jest przede wszystkim bardzo ważna inwestycja dla dzieci, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 3. Wiele osób funkcjonowało tutaj. Pierwsze sporty drużynowe właśnie rozwijały się w tym miejscu. Sam osobiście wielokrotnie miałem możliwość grać na tej sali i wychowałem się też na tym obiekcie, dlatego bardzo się cieszę, że po latach jesteśmy w stanie przejść do kluczowego etapu modernizacji tego obiektu. Widzimy, w jakim opłakanym stanie jest sala gimnastyczna, dlatego niezbędny jest remont. Przez ostatnie 2 lata korzystaliśmy z gościnności MOSiR-u. Dzieci uczyły się i odbywały zajęcia w UEF-u właśnie na hali sportowej. Ale myślę, że bardzo się cieszymy z tego, że niedługo już będę mogła ćwiczyć i bawić się tutaj. Remont obiektu będzie kosztował około 1 000 000 zł. Do przetargu wystartowało kilka firm. Udało nam się wyłonić wykonawcę, z czego jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że ten 1 000 000 spokojnie wystarczy na to, żeby kompleksowo przebudować to, co zostało zaprojektowane w projekcie. Oprócz tego, że będzie kompleksowy remont głównej sali ćwiczeń, to będą wyremontowane także sanitariaty, szatnie oraz pokój dla nauczycieli. Obecnie do zespołu szkolno-przedszkolnego w Sycowie uczęszcza około 300 uczniów, którzy po zakończeniu remontu będą mogli korzystać z sali, m.in. w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Echo 204, Nina Dziwtuszynko.